30 listopada, piątek, po godzinie 22 otrzymaliśmy informację o pożarze mieszkania przy ulicy Niepokulczyckiego 62 w Zabrzu. Na miejsce zadysponowano natychmiast 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, dodatkowo jednostkę z Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce 9 lokatorów ewakuowało się przed naszym przybyciem. Dodatkowo z informacji, jakie uzyskaliśmy, lokatorzy wynieśli jedną osobę z płonącego mieszkania. W międzyczasie policja poinformowała nas, że prawdopodobnie w tym lokalu znajduje się jeszcze jeden lokator. Natychmiast strażacy weszli do tego płonącego mieszkania w celu przeszukania pomieszczeń. Natrafiono na mężczyznę, natychmiast go wyniesiono i przekazano pogotowiu ratunkowemu. Po badaniach niestety lekarz stwierdził zgon. Równocześnie była prowadzona akcja gaśnicza. Bardzo szybko pożar został opanowany, nie przedostał się na powyższe kondygnacje. Po opanowaniu tego pożaru oddymialiśmy klatkę schodową. Równocześnie też była ewakuacja 8 osób z powyższych kondygnacji. Na chwilę obecną przyczyna jest nieustalona. W wyniku tego zdarzenia spłonęło całe wyposażenie jednego z pokoi oraz opalone zostały wszystkie praktycznie ściany w całym mieszkaniu.